Sytuacja następująca. Gotuj z szafą jeszcze. Szybkie się pojawia. Bardzo szybkie. Dzisiaj będzie przygotowane gotuj z szafą. A pewnie jutro zjedzone, bo dzisiaj już nie dam rady. Przypominam, Trinidad Morga Scorpion Chili. Jest to no prawie najpikantniejsza papryka na świecie. Jest jeszcze odeczko jedna pikantniejsza. Nie wiem skąd, chętnie za taką radę, jak masz tam jeszcze pikantniejszą, to podsyłaj. Zrobimy challenge. I stwierdziłem, że jedliśmy bób pikantny, arcy. Jedliśmy arcy pikantne spaghetti. Ale to będzie pierwsza na świecie, słuchajcie. Pierwsza na świecie próba przygotowania najpikantniejszych pierogów na świecie. Pierogów ruskich. Jak wiecie, ruskie pierogi są z serem, cebulą i tam do nich idzie papryka. I ten element, jak widzicie, mam jeszcze kilka tych papryczek, zostanie wzbogacony właśnie przeze mnie tą papryką super mega pikantną. I z tego wyjdą właśnie najpikantniejsze na świecie pierogi. Jestem tego pewien, że nikt jeszcze czegoś takiego nie robił. I będę pierwszy na świecie, który będzie testował, jadł i przygotowywał te super pikantne pierogi. Ci, którzy poprzednio nie oglądali, to mogą nie wiedzieć, ale do tego tematu muszę użyć tak zwanych rękawiczek gumowych, ponieważ nie użycie rękawiczek kończy się poparzeniem skóry. To nie byłoby fajne. Także bierzemy sobie rękawiczki gumowe do tego. Oprócz tego zdejmę sobie zegarek, bo ostatnio mi coś tu weszło też do zegarka, go nawet dalej położę. I później mi to dość mocno oszczypało. Tak więc nie jest to zupełnie, słuchajcie, sytuacja taka pod publiczkę, że tak powiem, żeby to, jakie to będzie extra strong, ale faktycznie to wypala. Do tego musimy użyć takich gogli, bo gogle są naprawdę również niezbędne, bo gdyby, nie daj Bóg, taka papryka nam prysnęła w oko, to byłoby słabo. Tak więc trzeba to robić naprawdę bardzo delikatnie i jak wejdziecie w posiadanie czegoś takiego, to proszę Was bardzo uważajcie, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Tutaj te papryczki, po prostu one są wysuszone, one się kruszą, ja je na takie malutkie kawałeczki pokroję. Miałem je w moździerzu pokruszyć, ale nie mam po prostu nigdzie moździerza na stanie. Miałem gdzieś zniknąć. Pamiętać ważne też, przydałaby się tu maska, muszę chyba też sobie taką maskę przynieść, bo można wdychać też te opary, ten proszek, który z tej papryki wychodzi i po prostu wdychając taki proszek, słuchajcie, też jest słabo. Tak więc ja sobie delikatnie, wstępnie tą paprykę kruszę. Potem warto wszystkie rzeczy, które używacie do krojenia, do kruszenia, od razu wrzucić do zmywarki, żeby to Wam gdzieś te drobinki nie poukładały na ziemię, żeby jakiś Wasz pupil tego nie zjadł. To też dobrze nawet potem odkurzyć. Ja przynajmniej tak u siebie robię, że po tym jak taką paprykę sobie przygotuję do jakiejś potrawy, to również tutaj wypuszczam sobie swój odkurzacz, żeby mi tu zrobił porządek, bo nie chciałbym, żeby na przykład pies Cytryna, mój ukochany, miał styczność z tym piekielnym specyfikiem, który mógłby doprowadzić do jakiegoś nieprzewidzianego skutku dla takiego psa. Jak widzicie, biorę dość dużo tej papryki, bo nie chcę, żeby była jakaś lipa. Pierogów też trochę z tego wyjdzie, bo jest tego farszu dość dużo. Posłużyłem się tu rękami mojej kochanej mamusi, bo sam wiecie, jeśli chodzi o gotowanie, to raczej marnie mi to idzie. Ale mamusia mi przygotowała i mamusia mi zresztą też te pierogi potem polepi i ugotuje. Także ja dzisiaj taką robię, no można by powiedzieć, sytuację gotuj z szafą, ale tak naprawdę gotuj z szafy mamusią. Jej tam nie będę oczywiście w kuchni przeszkadzał. No i myślę, że to jest dość dobrze już rozdrobnione, chociaż może jeszcze raz przejedziemy, żeby nie było problemu, żeby było jak najdrobniej, bo słabo by było. I w tym momencie ta pikantność, która będzie w tych pierogach, one wiadomo, że się będą w gorącej wodzie gotowały, no to nie wyjdzie z nich, bo będzie zamknięta w środku. Ale wierci w nosie strasznie. No i teraz biorę tą paprykę pomieloną. Tutaj mam ten. No i muszę to jakoś wmiksować w to. Mam nadzieję, że to mi się jakoś wymiksuje ładnie. Będzie to w różnym pierogu różna moc. Żeby nie było tak, że wszystko wejdzie do jednego.
jeszcze to wytrzepę, dokładnie. Farsz twardy, bardzo, bo aż łyżkę wygiąłem. Wygnę ją z powrotem, żeby było lepiej. No jak widzicie, powoli się te tutaj drobinki papryki w tym serze znajdują. Dobra, ja tutaj może już z tym procesem nie będę więcej wam tutaj filmował, bo po co? Stwierdziłem, że najlepiej jak to zrobię rękami, bo jednak taka łyżka to nie ma takiej mocy drobiąco siekającej. Wezmę to po prostu, wymieszam. Jestem w tych rękawicach i teraz jak widzicie bardzo dobrze się jestem w stanie to wymieszać. Dwie papryki to naprawdę jest dość dużo jak na taki zestaw i myślę, że ona dość dobrze tutaj w to wejdzie. Jeszcze widzę, że tu mi drobinki jakieś zostały i fajnie się to wszystko wymiesza. Nawet wezmę sobie kawałek takiego tego i zbiorę tą resztkę pyłu, który tutaj był, tak więc nic się nie zmarnuje, cała super ostra papryka jest w to wmieszana. Mnie już zaczyna powoli kapać nosa, bo już gdzieś jakieś te drobinki mi się dostały do dróg oddechowych, do gardła i zaczynają robić swoje. Dobra, przygotowany farsz i z tego będą wyrobione pierogi ruskie, wersja Lucyfer. Zapraszam do konsumpcji. Pojawia się już produkt. Produkt gotowy z wczoraj. Dzisiaj go odgrzewam i zobaczymy, czy to jest do zjedzenia. Pierwsza sprawa to takie moje krótkie oświadczenie, bo wysyłacie mnie na manowce troszeczkę, bo mówicie, szafę, jak jesteś taki twardziel, to sobie zapakuj czystą kapsaicynę i wtedy zobaczymy, czy jesteś taki twardziel. Nie szukam doznań na tyle ekstremalnych, nie wiem, mających wykazać, że przetrwam pewne kwestie. To nie jest to. Ja szukam doznań kulinarnych, czyli coś, co ma wartość odżywczą. Da się to zjeść. Nie jest czystym cierpieniem. Tak więc nie szukam tego typu wrażeń, że mam cierpieć i mam mi wypalić dziurę w przełyku i mam spędzić 14 tygodni na ojomie. Chciałbym coś, co ma jakiś wymiar, słuchajcie, związany ze smakiem, po prostu smakiem. Lubię rzeczy pikantne, ale nie lubię pić rozgrzanej surówki prosto z martenowskiego pieca, tak więc tego na pewno nie będzie. A tu są te pierożki. Wyglądają bardzo zacnie. No i zaraz zobaczymy, czy taki pierożek, który jest wzbogacony super mega ostrą papryką, jest zjadliwy, czy ma jakieś wartości właśnie kulinarne, czy tylko wartość, że sprawia ból i cierpienie. Ewidentnie widać tu paprykę. O, ewidentnie ją czuć od razu. O! No, powiem wam, ekstremalne doznanie pikantności jest kulinarnie ok. Myślę, że to by było sporym zaskoczeniem, jeżeli byśmy podawali takie pierogi bliskim chociażby, nie wiem, na Wigilię. O! Czuję, że już ciepłość idzie, bo mi okulary zaczynają parować od środka. Ewidentnie ta papryka nie rozłożyła się równomiernie po farszu, bo są pierogi mniej i bardziej pikantne. Te bardziej pikantne są naprawdę pikantne. Ale jaja, patrzcie, zaparowały mi okulary. Od środka. Fantastyczna potrawa, typowo polska, z meksykańskim dodatkiem, chociaż nie wiem, kto tą paprykę wynalazł. Piecze sakramencko. Fajna opcja na pierogi gdzieś w jakichś zakładach gastronomicznych, bo u nas pierogarnie są dość popularne, w Kielcach również. Fajnie, bo to jest zamknięte w środku. No. Powiem wam, że to znacząco odbiega od pojęcia pikantności. Myślę, że żaden z takich standardowych lokali, który coś serwuje pikantnego, to nie serwuje czegoś tak pikantnego. Ale pomimo tego, że jest to pikantne, to jest to fajne. Nie, to pikantne jakoś tak wciąga, że...
że zjecie taką pikantną potrawę i potem macie ochotę, pomimo tego, że ona was pali, daje takie doznania, no jak widzicie, muszę tutaj jakiś aerobik uprawiać, bo jakoś walczy organizm z tym wszystkim, to nadal macie, chcecie i potrzebujecie zjeść jeszcze raz pikantnego albo bardziej pikantnego. No. Myślę, że... dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do pikantnych potraw, byłoby to niezłe wyzwanie. Z czystym sumieniem mogę wam polecić coś takiego. Można użyć trochę mniejszą ilość papryki. Niekoniecznie dałem dwie. Myślę, że jakbym dał jedną, albo byłoby więcej tego farszu, to by były trochę mniej, chociaż nie wiem, myślę, że może ten kawałek papryki, który wpada właśnie w takiego pieroga, on tam nadaje tej pikantności. Generalnie polecam wam bardzo serdecznie. Zjadłem pół i skończę to wszystko. Srogi talerz przyjęty. Nie ma, że coś zostało. Bez mleka, jak widzicie, nie mam tutaj w zapasie mleka. Chociaż może to nie był dobry pomysł. Polecam wszystkim, którzy lubią pikantne, właśnie w ten sposób sobie doprawić taką klasyczną potrawę polską, jak pierogi ruskie. Chociaż nie wiem, czemu one się nazywają ruskie i czy są one dostępne w Rosji. Aczkolwiek ja pierdykam, jak to pali. I tym optymistycznym akcentem kończę to przesłanie. Pozdrawiam.